Siema chłopaki. Dzisiaj poskanujemy troszeczkę. Zaczniemy najpierw od prawej strony mapy w CT, od B. Najbardziej standardowy skan tutaj. Przychodzimy full auto w tą ścianę. Wtedy wiadomo, dostają te typy, którzy są o tutaj, na całym tym korytarzu. Idą przy lewej ścianie, tutaj dostają. Automatycznie też może też odpowiedzieć tym samym skanem w tą ścianę, nie? Tylko tutaj nie poleciałbym full auto, bo macie kałacha, kałachem trzeba seriami. M4 można full auto jak najbardziej. Inny skan tutaj. Jak wiecie, typy na przykład dostały tutaj skan, albo nawet nie dostały. Często uciekają tutaj, gdzieś tutaj łażą, nie? Dobra miejscówka do skanowania to jest tu. Ta ściana. Tutaj można też zabić frajera. To już pokazywałem w innym filmiku, ale jeszcze przypomnę. Tutaj możemy skanować. Dostaje wtedy koleś, który chowa się tu. On tutaj będzie dostawał. Siema. Często też kolesie kładą pakę tutaj. Albo w ogóle tutaj gdzieś kampią, nie? To jest taki skanik fajny. W to miejsce. No i koleś tam dostaje. Dalej jesteśmy po stronie CT. Dużo ludzi zapomina, że przez te drzwi można skanować. Tu często jakieś kolesie się kampią, zwłaszcza jak już jest gdzieś środek rundy, nic się nie dzieje. Tutaj często się kampią. Warto zawsze przeskanować. Nawet tam daleko to sięga. Tak samo tu jak wychodzimy. Po co ryzykować, że koleś nas może tutaj zabić, może na nas czekać, jak zawsze serię można próbno wyszczelić. Jeśli tu będzie stał, to będzie słychać, że dostaje. Wtedy go dobijemy, nie? Słyszymy, że biegną galą. Nasi się tam drą, już rzucają granaty, wybiegają, słychać ich kroki, no to najlepiej wziąć, walnąć full auto, nie? Dostaną, to dostaną. Nieraz tutaj zginął. Można potem, jak już was przybiegną, przeładowaliśmy w drugą stronę. Tak samo te wszystkie murki. Przez nie przechodzi. Przez te wszystkie murki przechodzi. Tutaj, wszędzie. Można zeskanować kolesi tam aż na samym końcu. Tutaj dobra miejscówka. Dużo osób ją zna. Skaczemy sobie, widzimy, że tero idą. Możemy im tutaj rzucić coś, też pomagać, nie? Ale załóżmy, że idą, słyszymy kroki. I full auto. Już? Również tutaj, żeby się nie wychylać, nie ryzykować strzelaniny. Wiemy, że tam koleś jest, albo nawet nie wiemy, tylko czujemy, że będzie. Tutaj, przez ten róg. Też będzie filmik, jak koleś tam ginie. Teraz skany przydatne dla Terro. Wcześniej wspominałem o tym. Jeden z ważniejszych na atak, przy ataku na B. Drugi. Tu często są. Zawsze warto sprawdzić. Tutaj. Tam nie mamy co sprawdzać, bo tam chroni kolesia ta ściana. Tam tego nie przeskanujecie. Nie wiem czy wiecie, ale ta ściana też przechodzi, przez nią też przechodzą naboje. Widzimy, że na przykład tutaj był nasz koleś, zginął. Kolesie biegnął. Można im tam postrzelać. Nie jednego już tak zabiłem. Zwłaszcza o ten odcinek. CT mogło nas stamtąd skanować, to dlaczego my nie możemy? Tak samo. Możemy kolesia z rogu skanować. Tak samo jak jest tam schowany. Tutaj, nie? Wyskoczyć. I ładować w niego. Po co ma nas strzelać niepotrzebnie? Następny skan. Tam zawsze warto parę naboi posłać, tak nie wiem, z 10, nie? Żeby sprawdzić, co się dzieje. Działa też skan przez tą ścianę, jak tam koleś jest za skrzynką. Tylko dokładnie nie pamiętam miejsca. Przez tą skrzynkę też możemy. Jak wiemy, że tam jest koleś. Po co ryzykować strzelaninę z nim? Tu.
Wszędzie dosłownie prawie. Tutaj. Jak się tak wychylimy, to powinno być już typa widać. Ale można go skanować tak samo. Drugie miejsce ważne. Roman. Tam się typy chowają. Tutaj ich będziemy skanować bardzo ładnie. Tą ścianę. Koleś jak będzie dostawał, będzie próbował wyjść i nas wtedy strzelać, nie? To robimy tak. Pyk, pyk. I możemy od razu tutaj dwa naboje. Bo może wyjść, nie? To on tam będzie zesrany.